co by było, gdyby podzielić historię gier na epoki historyczne? Może pamiętacie, jak na lekcjach polskiego mieliśmy przy wstępie do każdej epoki jej ramy, co ją poprzedzało, jak się zakończyła oraz czym się w ogóle charakteryzowała? No, my sobie podzielimy gry na takie oto epoki. A do tego filmu zainspirował mnie materiał na kanale Koshiego, którym podzielił minecraftowych youtuberów na generacje. Podlinkuję wam ten materiał w komentarzu. Nie przedłużając, zaczynajmy! Czymś, co dzisiaj byśmy nazwali grami wideo, zaczęto już eksperymentować w latach 50. i 60. w zamkniętych laboratoriach. Pierwsze gry były wbudowane w wielkie maszyny, takie jak późniejsze automaty. Do takich zaliczamy na przykład Tennis of Two z 1958 roku oraz Space War z 1962. Kamieniem milowym dla całej branży jest wydanie gry Computer Space, a także rok później legendarnego Ponga. Były to dwie pierwsze gry komercyjne, a Computer Space miał premierę w 1971 roku. Były to gry wbudowane w wielkie automaty, gdzie w porównaniu do takiego późniejszego komputera nie można było sobie na przykład wyjąć jednej gry, wsadzić później drugą i tak dalej. No tutaj niestety każda z tych gier była domyślnie wbudowana w automat. Stąd pierwszy taki rozdział naszej growej historii nazwiemy sobie tutaj arcade'ami. Charakterystyczne dla tej epoki były wielkie salony z automatami, gdzie za zagranie każdej następnej rundy musieliśmy zapłacić. Kurczę, gdyby dziś to przeszło, gracze LoL'a by zbankrutowali. Klasyki z automatów takie jak Pac-Man, bądź wydany dużo później Mortal Kombat, Street Fighter, bądź Donkey Kong, były prostymi grami na planszy dwuwymiarowej i często miały charakter zręcznościowy. No i zachowały się przy okazji wysokim poziomem trudności, no bo przecież ktoś musiał to wszystko opłacić za kolejną rundę. Widać było, że to nie były maszyny do domowego użytku. Przez swoje gabaryty i wysoką cenę, mało kto mógł sobie pozwolić na taką maszynkę w domu. Stąd właśnie powstanie tych wszystkich wielkich salonów arcade'owych, które już pewnie wielokrotnie widzieliście na serialach, jak m.in. na przykład w Stranger Things. Tutaj najważniejszymi firmami było Atari oraz Magnavox. Równolegle do arcade'ów rodzi się rynek konsol domowych. Na tym polu mocno już przoduje firma Atari Incorporated, pod której skrzydła wyszedł Pong i Computer Space. Równolegle z nimi rozwijają się firmy Mattel oraz Coleco. W 1977 roku powstaje Atari 2600. Konsola miała joystick służący jako kontroler. To właśnie Atari zawdzięczamy wprowadzenie kartridżów wymiennych, lepszą grafikę i bardziej złożone gry. I tutaj bardzo ważna uwaga, zarówno teraz, jak i w dalszej części materiału, będziemy trochę mieszać tymi generacjami. Atari 2600 na przykład już zaliczany jest jako konsola drugiej generacji, także miejcie to na uwadze. W tym okresie powstaje masa konsol. Mieliśmy też m.in. konsole od Interplay, o której zresztą robiłem osobny filmik na tym kanale. Mieliśmy konsole od twórców Heroesów i ogólnie tego było w cholerę na rynku. Patrząc na to, ile oni wtedy mieli konsol, a patrząc na to, że dzisiaj w zasadzie poza Xboxem, PlayStation i ewentualnie Nintendo nie ma nic poza tym, no to oni mogliby nam pozazdrościć, słuchajcie. To, co jest znamienne dla tego okresu, to to, że nie ma tutaj niezależnych wydawców. Wszystko jest scentralizowane wokół producenta konsoli, weźmy na ten przykład Atari, i Atari ma w tym wypadku kilka swoich podstudiów, które produkują grę tylko i wyłącznie na konsolę Atari. Do czasu, aż na scenie nie pojawia się Activision, tak? To samo Activision, o którym myślicie. No i słuchajcie tego. Mówimy cały czas o tym samym Activision, słuchajcie, skupcie się teraz. Activision zaczęło tak sobie siedzieć i dumać, ty, a w sumie czemu my mamy tylko na to jedno wydawać i w zasadzie czemu nie możemy na przykład wydać na dwie różne konsole, czemu w ogóle potrzebujemy tego Atari, może możemy to sami jakoś zrobić, to ciekawe, w sumie ciekawe. Activision i prokonsumenckie zagranie, zapamiętajcie to sobie. W 1982 roku Activision wypuszcza na rynek grę Pitfall, które jest zaliczone jako pierwsza niezależna gra w całej historii. Oczywiście Atari, chcąc utrzymać monopol, zgłosiło tę sprawę do sądu i przegrało. Nice. Pomijając fakt, że przez całą rozprawę zaczęło popadać coraz większe długi, był to już jawny sygnał, że ej, możemy jako niezależni producenci wydawać swoje gry na konsolach innych dystrybutorów. W tym momencie dochodzimy do największego chyba wydarzenia w historii gier komputerowych, a w zasadzie do czegoś, co mogło skończyć się ich rychłym końcem. Trwający w latach 83-85 kryzys gier wideo. Jego największym skutkiem było to, że wartość całej branży spadła o 92%, jak nie więcej. No ale
co do niego doprowadziło. Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszystkim nasza Activision, kochane. Chodzi o to, że odkąd Activision zrobiło wyrwę w murze centralizacja wokół konkretnego producenta, no to znalazło ono wielu swoich naśladowców, którzy widzieli po prostu w tym rynku kolejny szybki interes. To jest na tej samej zasadzie, co teraz macie tych wszystkich ludzi, którzy sprzedają na Amazonie książki napisane przez czata GPT, mają obrazki wygenerowane w jakimś Midjourney, a później się dziwią, że Amazon na nich restrykcje wprowadza i nikt tego nie kupuje. No ciekawe dlaczego. Mimo wszystko plusem takiej centralizacji wokół konkretnego wydawcy było to, że mógł on oddzielać ziarna od plew, bo siłą rzeczy zależało na dobrej reputacji danej konsoli oraz żeby wychodziły tam tylko i wyłącznie dobre gry. Teraz, kiedy rynek zarała masa tanich, niedorobionych produkcji, Atari nie miało niestety w tej sprawie nic do gadania, tak samo jak inni producenci konsol. Symbolem kryzysu gier wideo jest gra E.T. na podstawie filmu o tym samym tytule. Wtedy na ekrany wchodził film, który rozwalił box office, więc twórcy pędzili, aby tylko zdążyć przed zbliżającymi się świętami. I mieli na to, uwaga, 2 tygodnie. 2 tygodnie, żeby zrobić grę, na którą wszyscy czekali i Atari miało wielką chrapkę na to w związku z niedawną premierą filmu. Dzisiaj gry robione 10 lat są niedorobione na premiera, a co dopiero wtedy by wychodziło, jakby po 2 tygodniach je wypuścili. E.T. będąc gównianą toporną grą był wielkim rozczarowaniem. Dochodziło do masowych reklamacji i próśb o zwrot pieniędzy. Konsol było od groma. Słabych, mizernych gier również było od groma. Nikt nie chciał tego sprzedawać z wiadomych powodów, więc sprzedawcy, na których półkach sklepowych wisiały te wszystkie konsole, te wszystkie gry, zaczęli to masowo usuwać, jeszcze bardziej potęgując zapaść na rynku. Wtedy, z racji, że gry też nie miały swojej ugruntowanej pozycji, masa osób uważała, że jest to tylko chwilowy trend. Co do E.T., ciekawostkę dodam, że była to gra, która jako jedyna w historii doczekała się swojego pogrzebu. Kiedy Atari zaczęło mieć problemy finansowe i nie wiedziała, co zrobić z wyprodukowanymi grami o E.T., w ten sposób miliony kopii zostało zakopanych na wysypisku śmieci w stanie Nowy Meksyk. Dziś jeden z kartridży z grą możemy oglądać w Muzeum Henry'ego Forda w stanie Michigan. Kończąc temat kryzysu, warto wspomnieć, że dotknął on przede wszystkim rynek Stanów Zjednoczonych. I wtedy, kiedy wszyscy myślą, że już wszystko jest stracone, wchodzi on, cały na czerwono. W jednej ręce trzyma klucz hydrauliczny, a pod drugą trzyma konsolę Nintendo Entertainment System. Tutaj warto się na chwilę zatrzymać i zrobić sobie taką małą oś czasu. Kryzys branży gier zakończył nam pierwszą dużą epokę, którą ja na potrzeby tego materiału nazwę epoką centralizacji. Tak jak powiedziałem, wszystkie gry tutaj były skupione wokół producenta konsol. Wewnątrz tej epoki mieliśmy 2 osobne rozdziały, takie 2 rodzące się rynki. Pierwszym z nich były oczywiście arcade'y. Tutaj zaznaczam jedynkę tych arcade'ów, ponieważ będą one kontynuowane jeszcze po kryzysie. Natomiast tutaj jako skończony etap historii pozostają konsole pierwszej oraz drugiej generacji. Odrodzenie rynku gier nastąpiło dzięki konsolom 8-bitowym. Dajmy do tego poprawę jakości gier i wprowadzenie znanych franczyz, takich jak Super Mario Bros. Czy Legend of Zelda. Tutaj zaczyna się trzecia generacja konsol domowych, trwająca od 1983 roku do 2003. Tutaj obok Nintendo pojawia się również Sega, która też dla siebie chce zgarnąć kawałek tego growego tortu. Od tego momentu rozpoczęła się wielka walka drużyny czerwonych z niebieskimi. Dzięki temu gry oraz technologia zaczęły się dynamicznie rozwijać. Równolegle do konsol rodzi się rynek PC-tów. Firma Commodore już w latach kryzysu reklamowała się rodzicom. Po co macie kupować dzieciom konsole do głupich gier, skoro możecie kupić urządzenie do grania w głupie gry oraz narzędzie edukacyjne w jednym? Rynek PC-towy nie był w tym okresie szczególnie konkurencyjny, dlatego tutaj wspomnimy tylko o Microsoftie, do którego jeszcze wrócimy. 4. generacja konsol rozpoczęła się już w 1987 roku i trwała do 2004. Pojawiają się konsolki 16-bitowe, a także lepsza grafika i dźwięk. Tutaj naprzód wychodzi Sega ze swoim sztandarowym Genesisem, który podbiera Nintendo pewien segment rynku w USA, ale i przede wszystkim na świecie. To w tym okresie pojawia się najbardziej znany jeż świata. Sega jako pierwsza wprowadziła możliwość zapisywania gry, więc wyobraźcie sobie, jakie te gry musiały być małe wcześniej. A skoro konsole domowe nie są tak wielkie jak automaty i nie trzeba wrzucać monety, żeby zagrać kolejną grę, to
po co stoi na przeszkodzie, żeby zatrzymać i zjeść choćby obiad. Od tego momentu zapisywanie gier stało się standardem. Nintendo cały czas dominowało USA, zaś Sega sprzedawała się fenomenalnie w Europie oraz Ameryce Południowej. Firmy niestety dochodziło do licznych sporów między centralą w Japonii, a ich filią w USA, co doprowadziło do dezorientacji i powolny upadek tej marki. Piąta generacja jest o tyle przełomowa, że poza przejściem na systemy 32 i 64-bitowe zaczęto eksperymentować z grafiką 3D. Konsole zaczęły odchodzić od już prehistorycznych kartridży i wprowadzają jako nośnik płytę CD. Czas piątej generacji trwa od 1983 roku do 2006. Tutaj na zgubę Segi pojawia się niespodziewanie drugi niebieski gracz Sony i jego PlayStation, który błyskawicznie zaczyna dominować rynek. Nintendo również podnosi się, wypuszczając konsolę Nintendo 64. Sega chwilowo utrzymuje stabilną pozycję, ale kluczowe jest tu słowo chwilowo. Tak oto dochodzi do szóstej generacji, która zakończy kolejną erę w historii gier. Trwała w latach 1998-2013, jednak ja ją podzielę na dwa etapy. Bowiem Sega w 1999 roku wypuszcza swoją ostatnią konsolę Dreamcast, którego w sumie nikt nie chciał, zwłaszcza że rok później wychodzi PlayStation 2, które do tej pory jest najlepiej sprzedającą się konsolą w historii. Przez ostatnie lata Sony zbudowało sobie stabilną pozycję i delikatnie mówiąc rozwalił rynek. W 2003 roku ukazuje się gra Sonic Heroes. Była to pierwsza gra, gdzie maskotka Segi po raz pierwszy nie trafiła na jej konsolę. Stąd wyznaczam rok 2003 jako koniec kolejnej epoki. Z racji, że nastąpiło swoiste odrodzenie branży, myślę, że to słowo idealnie odwzorowuje tę epokę. Tutaj mieliśmy walkę między Nintendo a Segą, gry cechowały się coraz lepszą grafiką i technikami, a także zaczęto powoli wprowadzać grafikę 3D. Automaty arcade, pomimo wypuszczenia takich perełek w tamtym czasie, jak chociażby pierwszy Mortal Kombat, nie przetrwały próby czasu i wraz z końcem lat 90. musiały odejść do lamusa. Powoli zaczyna pojawiać się rynek gier PC, początkowo dzięki Commodore 64, a następnie poprzez wzmocnienie i popularyzację dzięki maszynom z Windowsem. Wojnę konsol przegrało Sega, ale i Nintendo się oberwało poprzez pojawienie się PlayStation. Jak to mówią, gdzie dług się bije, tam trzeci korzysta. Od 2003 roku w temacie konsol nie ma nic ciekawego. PlayStation 2 zjada rynek, Nintendo wypuszcza GameCube, który radzi sobie tak samo słabo jak Dreamcast, zaś Sega zamyka swoje oddziały konsolowe i skupia się do dnia dzisiejszego na produkcji gier. Na tej arenie pojawia się również Microsoft i pierwszy Xbox. Kolejny projekt, którego nikt nie chciał. Konsole były już 128-bitowe, miały jeszcze lepszą grafikę 3D, a powoli na horyzoncie pojawiały się gry online. Alternatywą dla konsol były PC-ty, które totalnie były już zdominowane przez system Windows. Tutaj poza popularnością gier strategicznych, które ciężko było dać na systemie konsolowym, mieliśmy początkowy rozwój gier online. To prawda, były już wcześniej jakieś próby, ale chyba wszyscy możemy się zgodzić, że przełomowy był w 2004 roku Warcraft, a konkretnie World of Warcraft. Jeśli chodzi o rynek PC i jakie tam gatunki były popularne na przełomie lat, możemy zająć się tym tematem w osobnym materiale. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć tego typu format. Kolejnym rozdziałem naszej historii jest popularyzacja gier online. Na PC-tach króluje Steam, będący odpowiednikiem Xboxa Live. W kwestii cyfrowych zakupów oraz dystrybucji kluczy. Oczywiście Steam od razu znajduje wielu naśladowców, takich jak m.in. Uplay od Ubisoftu, Origin od Elektroników, Blizzard zakłada swojego Battle.neta, a gdzieś po drodze może jeszcze niektórzy pamiętają, że Bethesda również miała swój własny launcher, który się chyba Bethesda Net nazywał? Szczerze już nie pamiętam. Z jednej strony mamy ogromne ułatwienia w kwestii szukania znajomych do wspólnej gry i proste i przejrzyste wysyłanie im zaproszeń do tej oto gry, komunikowanie się z nimi poprzez wbudowane czaty i komunikatory. Z drugiej strony niestety widzimy tutaj powolne odchodzenie od tradycyjnego dystrybuowania gier i wypychają coraz bardziej naprzód tylko i wyłącznie cyfrową dystrybucję. W 2005 roku Microsoft prezentuje nową konsolę Xbox 360. W odróżnieniu od pierwszego Xboxa, ten zapowiadał się niezwykle ciekawie, co zresztą odzwierciedlała sprzedaż. Konsola miała budowana napęd DVD i oferowała raczkującą usługę Xbox Live, będącą niczym innym jak sklepem online. Rok później premierę ma PlayStation 3, które zaliczyło poważne potknięcia i dla Sony było to pierwsze poważne zderzenie z rynkiem. Konsola się psuła, nie miała na starcie zachęcających ekskluzywów, no i do tego kosmiczna cena, w odróżnieniu od Xboxa, gdzie 360 wersji premium, czyli ta droższa, kosztowała $366, a najtańsza playka 499, podkreślam, najtańsza playka, no to chyba nie muszę tłumaczyć, czemu większość poszła do
konkurencji. Tutaj warto też zaznaczyć, że między Xboxem a Sony trwała istna wojna. Tym razem to nie była o tyle wojna na konsole jak przy Sega i Nintendo. Tutaj była bitwa między czytnikami DVD a czytnikami Blu-ray. We would like to play. Tego samego roku co Sony, Nintendo wypuszcza konsolę Wii, będąca zwiastunem kolejnego trendu w świecie gier, czyli gier ruchowych. Warto wspomnieć, że tą konsolą ekipa od Mario Bros. Odbudowała swoją pozycję i do dnia dzisiejszego utrzymuje swoją niszę. Swój odpowiednik wypuszcza Xbox w postaci Kinecta, a PlayStation wypuszcza kontrolery Move. Skoro już o Kinectie mowa, w zasadzie wpychanie tego Kinecta na siłę komu się tylko dało, no to Xbox bardzo podupadł pod koniec tejże oto generacji, bo coraz bardziej nachalnie szturmowano tego głupiego Kinecta, a w międzyczasie powstawało coraz mniej takich tradycyjnych gier. I teraz uwaga, ktoś w Xboxie padł na genialny pomysł, że gracze na pewno przestaną siedzieć, tylko wstaną i zaczną machać łapami, tańczyć, no w zależności od gry tutaj, na Kinectie. Oni mieli na uwadze to samo community, które nie poszło do kina na film z Warcrafta, który był typowo dedykowanym dla graczy. No, a tutaj pomyśleli, że wszyscy pewnie będą sobie machać wesoło łapkami i nikt po prostu nie będzie protestował. Naiwny. Obok rynku PC i konsol pojawia się również trzeci konkurent. Rynek gier mobilnych. A wszystko zaczyna się w 2007 roku, kiedy to Steve Jobs prezentuje pierwszego iPhone'a. Oczywiście na naśladowców z Androidem nie trzeba było długo czekać. Tę epokę kończy porażka Xboxa One, który miał premierę w 2013 roku, tak samo jak konsola PlayStation 4. Przez błędy marketingowe i wciskanie tego Kinecta jako dodatkowe akcesorium, bez którego, uwaga, pierwsze wersje konsoli Xbox One miały nie działać bez tego Kinecta. Później to oczywiście usunęli, ale za późno, bo nikt już tego nie brał na poważnie. Przez te wszystkie dziwne działania Xbox do dzisiaj nie jest rentowny dla Microsoftu. Warto tutaj też wspomnieć, że przez wciskanie tego Kinecta PlayStation odbudowała swoją pozycję i w końcowym efekcie sprzedała się troszkę lepiej niż właśnie Xboxy 360. To nam kończy kolejną epokę, którą ja tutaj nazwę epoką online i ruchu. Multiplayer był już standardem, a równolegle do niego pojawiały się eksperymenty z formą, która nie polega na graniu na tradycyjnej myszce i klawiaturze bądź kontrolerze. Jakoś od 2013 roku możemy zaobserwować coraz większe i bardziej nachalne wciskanie wszędzie, gdzie tylko się da, coraz większych mikrotransakcji, które na początku szturmują głównie rynek gier mobilnych, z których jest zresztą najbardziej kojarzony, ale zaczyna też powoli szturmować pecety, co dosyć dobrze widać przy takich grach jak League of Legends bądź World of Warcraft i wielu innych produkcjach. Poza nimi możemy tutaj wskazać dwie rozwijające się nisze. Po pierwsze, gry na VR, z czego przoduje tutaj Oculus Rift oraz PSVR. Drugi, handheldy, które były obecne już wcześniej, takie jak na przykład PSP lub 3DS, które tutaj pominąłem, bo materiał i tak jest długi, ale myślę, że od premiery Nintendo Switcha i parę lat po nim Steam Decka oraz idąca za nimi coraz większa popularność pokazuje, że dopiero oni zrobili to dobrze. Jest to moim zdaniem mimo wszystko stagnacyjny okres, gdzie nie widać już takich spektakularnych zmian, a same niuanse technologiczne odbywają się przy okazji takich technologii jak Path Tracing od kart Nvidia. I to w sumie tyle. Z tej epoki mogę wyznaczyć na 2020 rok, kiedy to cały świat ogarnęła pandemia. Szczerze, przez brak jakichkolwiek innych innowacji, ciężko mi nazwać tę epokę inaczej niż epoką stagnacji. Od tego momentu mamy w zasadzie zbiorczy okres, który byśmy nazwali współczesnością. Widzimy już pomału poszlaki, gdzie będzie zmierzał rynek. No mamy tutaj m.in. opcje gry w chmurze, mamy tutaj eksperymentowanie z modelami subskrypcyjnymi od Xboxa, coraz większe wykorzystywanie AI do produkcji gier, nawet nie pod kątem, że kod zostanie napisany przez AI zamiast informatyka, tylko coś, co na przykład Sons of the Forest zrobiło, mianowicie przeciwnicy adaptujący swoje zachowanie do zachowania gracza. Jest to moim zdaniem dosyć ciekawy trend, który mam nadzieję będzie właśnie szedł w tę stronę. Wcześniej chyba to tylko Fear zrobił. Mamy też coraz większe zdenerwowanie graczy, bo gry, jakie wychodzą na premierę, to chyba wszyscy już wiedzą. W dodatku mikrotransakcje również są coraz bardziej irytujące, na co znowu coraz więcej graczy zwraca uwagę.
Jak powiedziałem, ten zbiorczy okres współczesności, tak samo jak w literaturze, pewnie będziemy mogli jakkolwiek zdefiniować dopiero za 10 lat, jak nie więcej. Chętnie powiedziałbym też, czemu gry są dzisiaj za duże, ale myślę, że jest to temat na jakiś osobny film. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał, dlatego jeżeli chcecie mi się oddzięczyć jakoś, zostawcie chociaż like bądź jakieś udostępnienie, komentarz. Kanał bardzo szybko się rozwija, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, aby nie ominęły Cię żadne nowe filmy. Tyle ode mnie, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnego odcinku. A i pamiętajcie sprawdzić Patronite. Do zobaczenia.